Drogie panie, witam was serdecznie, Sylwio i Elu. Witam was tak samo bardzo serdecznie. Cześć dziewczyny. Sylwio, twoja sesja, nie pierwsza, to już wiemy. Miałaś jedną ze mną dość dawno temu, potem była powtórka w innym zespole i wracasz. Tak jest. Czy chciałabyś podać punkty? Nie. Nie. No dobrze, no to myślę, że zaczniemy pracę. Zaczniemy od tego, że poproszę cię o wyłączenie mikrofonu tutaj na Skype'ie. Nie wiem, czy to. Super, jest dobrze. Elu, przygotowana jesteś do pracy? No to weź sobie wdech głębszy. Policzę od 5 do 1. Kiedy wejdziesz w kontakt z Sylwią, powiedz. 5. 4. Widzę Sylwię. Rozpoznała się. Coś mi tu nie gra. Co ci nie gra, Elu? Widziałam ją z daleka. Bardzo rozbieganą, taką, nie wiem, bardzo chaotyczną. Taką bardzo ruchliwą. Ale coś mi mówi, że to jest... że to nie jest ona. Popatrz w oczy. Nie porusza się naturalnie. Okej, to popatrz jej w oczy. Temu komuś. Co przekrzywia głowę cały czas. Jakby to nie była, żeby esencja w środku. Dobrze, to rozłącz się z tym kimś. Kompletnie. I stań obok ciała fizycznego Sylwii. Mam. I teraz rozpoznaj. Rozkoduj. Po DNA. Tak, to jest Sylwia, to jest Sylwia. Zapytaj, jak się czuje. Rozdygotana. To wszystko? Powiedziała rozdygotana. Okej. Ale ze znakiem zapytania, dlatego powtórzyłem, czekałam na więcej. Dalsze informacje. Czy wie, że ktoś się pod nią podszywa? Próbuje podszywać? Tak. Czy wie, kto to jest? Rozpoznaje tego kogoś? Zna go? Widziała to już. Jak widziała to coś, tego kogoś? Ona mówi, to nie jest ktoś, tylko coś. Okay. Widuje czasami, jak się skrada. Robi zamieszanie w przestrzeni. Czy teraz, boi się. Czy teraz też się skrada w tym momencie? Nie, w tym momencie nie. Jest trochę dalej. Ale wyczuwa, że jest? Wyczuwa. Dobrze. To zanim sobie obejrzymy tego kogoś, to czy to coś, to poproś, zapytaj o zgodę na pracę. Autoryzację. Tak, mamy zgodę. No to teraz czas, żeby zawołała to coś. Niech już się nie chowa, niech już się tak nie skrada. Stanęło w tej samej postaci, co ona. Jakby widziała siostrę bliźniaczka. Okej. Elu, to teraz możesz na spokojnie już rozpoznać to coś. Gad. No to gad ma przybrać swoją postać już. Koniec przebieranek. Ściągnął.
jakby jej energię z siebie, Od razu sprzed siebie. Sylwia może tę energię anulować z niego całego. Takie pierwsze ćwiczenie. Zrobiła to? Lepiej się teraz czuje, kiedy on nie ma na sobie jej energii? Bardziej ją przeraża. Czyli woli, kiedy on się przebiera. Przeraża ją tak, przeraża ją jego prawdziwa postać. To niech się odsunie. Niech ona go odsunie na taką odległość, żeby mniej ją przerażał. Wysunęła go bardzo daleko. Ale ma go cały czas widzieć. Kontrolować, co robi. Najlepiej, żeby go unieruchomiła. Zrobiła to? Tak. Czy ktoś jeszcze się skrada do niej? Albo przychodzi, nie skradając się. Co mówi? Mówię, że czasami coś wpada do niej z góry. No to teraz też niech wpadnie z góry. Zobaczymy. Wiesz co, to zleciało jak pająk. To jest jakiś insektoid. To nie wygląda jak pająk, ale tak nam się skojarzyło, że jakby jak pająk zwisa, zwisało nad nią to, Nie, nie, nad nie. jej głową. Aha, czyli zazwyczaj tak to wygląda, że zwi. Zazwyczaj. Ale teraz musi stanąć naprzeciwko i też zostaje zatrzymany. I A to jest odsunie. jak, wiesz, Powiedz. to jest hybryda. Hybryda, czego z czym? Wiesz co, to jest bardziej biorobot. O, to może tego biorobota obejrzymy, zobaczymy, jak zrobić takiego biorobota. Chciałaby Sylwia tak badawczo podejść do swojej sytuacji? Bo boimy się zazwyczaj tego, czego nie rozumiemy. No to rozkłada, to tylko biorobot, więc otwiera go. Tam jest coś insektoidalnego wewnątrz. Jakby część DNA było humanoidalnego, a reszta to była robot, po prostu technologia. O, to ciekawe. I jaka część jest technologiczna? Te odnóżki i pancerz, jakby, ale oczy są insektoidalne. Natomiast to, co ten biorobot szuka, jest w niej albo wyprawia z nią, jest humanoidalne. Tak, jakby miał inteligencję, w cudzysłowie, tak? Humanoidalną. Tak, jakby wiedział, co szukać, gdzie szukać i kiedy zainfekować. Czyli zapis i oprogramowanie jest w tym DNA humanoidalnym. Tak. Czy sterowanie jest takie zdalne, czy on już po prostu w momencie powstawania został zaprogramowany? I, tak, został zaprogramowany, ale ma kontakt jakby mentalny z humanoidem. No to on Tak też jakby musi było, wiesz zejść. co, nie wiem, mentalnie czasami też sterowany przez niego. To humanoid też musi tu zejść. Stanąć obok swojego pajączka zdalnie sterowanego. Czekaj, ściągamy kolejnego, bo zszedł nie ten. No super, niech się wszyscy pokażą. Nie wyczułyśmy jego DNA w tym biorobocie, czyli chcą nas tutaj oszukać. Nie znam jest te numery. Tak stoi. I ten, który zszedł w zastępstwie również. I Też też stoi. zatrzymani. Okej. I zobaczcie teraz, co płynie pomiędzy humanoidem a tą hybrydą. To będziemy wiedzieć, jaki ma program, co robi z Sylwią i tak dalej. To jest nastawione na mental, nam się pojawia. Jakby miał za zadanie kierować energią mentalną. Tak jest zaprogramowany, tak jest sterowany przez humanoida. Zajmować się tylko i wyłącznie energią mentalną. Tej hybrydy czy Sylwii? Sylwii, ta hybryda ma zajmować się tylko i wyłącznie energią mentalną.
to odprogramujcie to oprogramowanie w takim sensie, że zobaczymy, co konkretnego robi z energią mentalną Sylwii. Wprawia w chaos. Wyrzuca jakby. Jakby rozdrabnia jej połączenia nerwowe. Jakby wtrąca pomiędzy przerywniki, co powoduje w niej roztargnienie, chaotyczność, zapominanie, jakby duży chaos w głowie ogólnie. Rozbiegane myśli, jakby brak koncentracji. Okej, rozumiem. To jest tylko narzędzie do tego, żeby mentalnie programować i przeszkadzać generalnie Sylwii. Ale jest ku temu jakiś cel. I teraz ten cel odczytacie z humanoida, który bawi się tą zabawką. Jego intencje, jego cel tej zabawy mentalnej z Sylwią. Nam przyszło dosłownie, że ma czuć się głupia, niewartościowa, gorsza. Ma być tak odbierana i ma tak się czuć. Okej. Czyli ma jakby promieniować taką energią, Tak. że jest gorsza, że nieważne od kogo i od czego, zawsze jest gorsza, zawsze jest głupsza i mniej wartościowa. Dokładnie. A do czego jest mu to potrzebne? Takie poczucie i taki odbiór Sylwii. Ma przyciągać takich ludzi, bardzo silniejszych od niej, jakby bardziej stanowczych, despotycznych, którzy mają nią manipulować. Ma być po prostu taką mentalną marionetką. Okej. Co Sylwia na to? Mówi, że to by się zgadzało. Okej. To zatrzymujemy tu wszystko, te działania tych bytów i tych urządzeń, bo chciałabym zobaczyć jedną bardzo interesującą sprawę. Sylwia mówi, że nie wie, w jaki sposób kontaktować się ze sobą, jak samą siebie prosić o różne rzeczy, kreować i tak dalej, i tak dalej. I robi to, jakby prosząc źródło Boga o pomoc, bo po prostu tego nie jest w stanie zrozumieć. Pójdźmy do tej sytuacji, do takiej przykładowej sytuacji, obejrzymy sobie, co się dzieje na poziomie subtelnym, wtedy właśnie. Idziemy. Właśnie, jak powiedziałaś, łączy się ze źródłem. Nieładnie, trudno jej zgadnąć, co się dzieje w momencie, kiedy prosi, żeby coś na nią spłynęło. Zjawia się ten biorobot z góry, dlatego on złaził z góry do jej energii mentalnej. I tam zaczyna się sterowanie, tam zaczynają się wątpliwości, tam zaczynają się, nie wiem, polemiki w głowie. Okej, czy teraz się łączy ze sobą? To jest taka ogromna niepewność. Esencja nie może się przebić ponad to, bo to jest wzmacniane właśnie tymi programami, sterowaniem humanoida i tym, co ona ma w tym momencie na głowie, aczkolwiek ona ma jeszcze w głowie, jakby od tych te odnóżki łączą się w głowie z takimi punktami. I ja widzę tego pająka, jak on. Wbija po prostu, on pracuje cały czas. On jakby coś, nie wiem, tkał. Jak roboty, nie wiem, robią, załóżmy, nie wiem, pilot od telewizora. Te wszystkie części są tak automatycznie, szybko, nie wiem, lutowane, montowane. Tak u niej montuje się coś w głowie cały czas, jak ona na przykład medytuje i szuka kontaktu ze sobą. Dla niej to jest kontakt, w cudzysłowie, ale ona czuje, że coś jest nie tak, bo ta esencja próbuje przebić się ponad to. I nie może. Nie. Okej. Co się dzieje dalej w trakcie tej sytuacji, w takiej właśnie takiego proszenia, takiej modlitwy czy medytacji? Ja widzę, że oprócz tego, że jest coś, że ten pająk coś tam majstruje przy jej mentalu, ona jakby pozbawia się energii. Łączy się.
łączy się po prostu z czymś, co ją zanieczyszcza, oddaje, wypuszcza swoją energię i absorbuje coś z zewnątrz, ale już nie przez tego pająka. To odsuń się, Elu, i zobacz dokładnie, jak wygląda obieg energetyczny Sylwii, nawet jeśli jest daleko. To jest ta cała jej przestrzeń. To jakby cała przestrzeń absorbuje z wokół coś do wewnątrz. Jakby zasysa wszystko, co jest wokół. A wokół niej on jest brudno, powiem szczerze, brudno. Tam krąży wszystko. Ta jej przestrzeń znajduje się w jakiejś przestrzeni, w której jest bardzo ciężko, bardzo boleśnie, bardzo, rzekłabym, nie to, że nieświadomie, ale jest mnóstwo takich energii, no, bardzo niskowibracyjnych. Powiedziałaś, że Sylwia przez tą wibrację swoją taką, że ma się czuć głupia, niewartościowa i gorsza, przyciąga pewien typ ludzi. To właśnie o to chodzi? To jest ta przestrzeń okalająca jej własną przestrzeń, tą tak, najbliższą? Tak. Okej. Okay. Czyli w jakiś sposób rzeczywiście łączy się energetycznie z tymi osobami, które przyciąga. Czy te osoby w jakiś sposób są połączone, powiązane energetycznie z tym humanoidem i z tym obiegiem energetycznym, że tak już technicznie powiem? Tak. Okej, czyli to nie są przypadkowe osoby. Nie. Nigdy. Nigdy. Okej. To odsuń się jeszcze bardziej od Sylwii, zobacz to zupełnie z zewnątrz. Jak to wygląda? Możesz sprawić, że to będzie dla ciebie przezroczyste, czyli Sylwia, jej najbliższa przestrzeń, później ta druga przestrzeń, która otacza ją i tych ludzi i tę energię. A ty na zewnątrz. Nie wiem, do czego to porównać. Mi się pokazuje, że ona jest tam w miarę nowa. Okej. Nie jest jeszcze tak bardzo, jak na możliwości tego projektu, nie jest tak bardzo, nie wiem, zainfekowana. Jest przy niej dużo ludzi, ale czuję, że miałoby być więcej, że to jest dopiero zaczątek, początek. W jakimś sensie. Okej. Okay. Jak to wygląda z zewnątrz zupełnie? To wygląda, wiesz co, jak jajko. Ona jest w samym środku. Jakby w żółteczku, tak? W żółteczku. To białeczko to jest ta brzydka przestrzeń. I ta skorupka to są ci ludzie poprzyklejani do tej brzydkiej przestrzeni, którzy przenikają przez tą przestrzeń, jakby nawet. Chcąc dobrać się do tego żółteczka. Okej. Dlaczego akurat zajmowanie się energią i programowanie energii mentalnej Sylwii jest ważne w tym projekcie? Aby odłączyć ją od tego, co jest bardzo subtelne. Poprzez mental. Mental jest bardzo silny u niej. Poprzez mental są w stanie, w cudzysłowie, nie są w stanie, ale próbują odciąć ją subtelnie, żeby nie czuła tej swojej subtelności. Fizycznie nie potrafi tego zrobić, powiedziała, że nie może odszukać, nie do końca rozumie, jak to jest kontaktować się ze sobą. No tak, no bo to cały czas u niej działa. Za każdym razem, kiedy pojawi się hasło, nie wiem, skontaktować się ze sobą, połączyć się ze sobą, uruchamiają się właśnie te nóżki. Okej. No dobrze, to wróćmy do dziś, ale pójdziemy jeszcze w jedno miejsce, czyli do tego żółteczka i obejrzyjmy Sylwię, poszukajmy Sylwii wtedy, kiedy świadomie lub nie z poziomu fizycznego łączy się ze swoją subtelnością, jest z nią w kontakcie. Dobrze? No, raz, dwa i trzy. Wiesz co, ona nie łączy się ze swoją subtelnością. To jest taki obieg, ona wyraża intencje,
ale jakby to ten mental przekierowuje ją z powrotem do mentalu. W to samo miejsce. W to samo miejsce, jakby robił okrążenie i wracał z powrotem do głowy. Dlatego ona tego nie rozumie, dlatego ona tego nie czuje. Okej, jak to działa? Znowu technicznie wejrzyjmy do środka. Powiększę ją. Tak. Widzę w niej mnóstwo, jakby to nazwać. Tu kojarzy mi się, wiesz co, elektroliza, nie wiem dlaczego przyszło do mnie. Jakby, wiesz co, przebieg prądu. Musi być coś, co spowoduje, że ten prąd po prostu jest w obiegu. To coś, jakieś, nie wiem, to nie jest tworzywo, to nie jest ciecz, to nie jest, czy to są programy, być może to są jakieś programiki. Tworzą jakby korytarz, obieg zamknięty do tego. Za każdym razem, kiedy pojawia się naprawdę hasło, które ma spowodować to, że ona chce odnaleźć siebie, połączyć się albo zwrócić się w głąb siebie, jakby nie dociera do siebie. Tak, okrąża siebie, ale wokół tego właśnie kanału. To jest jakiś kanał. On dokładnie płynie tak, okrążając jej subtelność, jej esencję, nią samą. Po całym ciele, tak. Po całym ciele, ale nigdy nie dotyka jej. Nie, ale widzę, że esencja próbuje jakby rozepchać się, ale to, nie wiem, do tej pory to było sprytniejsze, aczkolwiek nie w 100%. A w jakich sytuacjach najbardziej próbuje esencja się dobić? Jakby przebić przez ten mental. Tu esencja podpowiada w momentach kłamstwa. Nieprawdy o sobie. To poszukajmy takiego momentu, konkretnego w fizyczności. Może być dawno, wszystko jedno. Byleby mocny i taki bardzo wyraźny był taki moment. Kurczę, tu nam się pojawia... To było dosyć dawno. Jakaś druga osoba. Jest coś wypowiadane, coś opowiadane. Ta osoba próbuje ją przekonać. I jest takie nie, takie krzyczenie, takie próba rozbłysku, jakby walenie pięściami. I ona to odczuwa jako coś dygocze jej, albo miałaby ochotę się odsunąć, ale pcha się dalej. No właśnie, popatrz teraz fizycznie na Sylwię. Zobacz, jak reaguje. Jakby zaczęła się zastanawiać, zaczęła się jąkać. Jakby na chwilę to czucie było silniejsze niż jej głowa. Ale za chwilę jest to czucie stłumione i pojawia się, nie, nie, to tylko było, nie, jednak... Logicznie rzecz biorąc, to Elu, złap Sylwię w takim momencie, kiedy to czucie jest najsilniejsze. Po prostu złap i zatrzymaj ten moment. Mam. Powiedz mi teraz o tym. Ten moment, kiedy ona czuje. Jak się czuje fizycznie, tak? Co się dzieje w ogóle? Coś ważnego musimy tu znaleźć. To jest bardzo ważny moment. My go znajdziemy. Ma zrobić coś wbrew sobie, co może jej zaszkodzić. To przychodzi mi jakiś związek. Subtelność nie zgadza się, jakby czuła odpychającą wibrację, niepasującą. I próbuje zakomunikować. I w jej ciele fizycznym widzę, aż klatka piersiowa jakby miała się, nie wiem, miało światło przejść, żeby odepchnąć tę osobę. Co odczuwa ciało fizyczne w tym momencie? Na przemian ciepło i jakby chęć zrobienia kroku do tyłu. Jakby, nie wiem, niechęć, jakby odpychanie, dosłownie odpychanie. Okej.
I wtedy jest najwyraźniejsza, kiedy po prostu bardzo, bardzo silne jest to odpychanie. Tak. Co się dzieje wtedy z mentalem? On się nie włącza, czy to jest On się silniejsze? włącza na ten moment. Tutaj jest silniejsza. Dlatego ten biorobot jakby zaczął szybciej pracować. Jakby od humanoida przychodzi jakaś informacja, jakiś. No właśnie, odczytaj tę informację, która idzie do humanoida. Jest jakby wdrożony nowy program. Silniejszy, jakby zduplikowany przychodzi informacja, który rozszerza się na całą głowę. Nagle robi się ciemno przed oczami. Jakby to miało wziąć i odciąć ją, odwrócić jej uwagę. Otrząsa się i przychodzi mental. Okej. No dobra, wracamy do dziś. Widzimy, że problemem największym jest tutaj technologia, po prostu. I taka bieżąca programacja. Gdyby ona była stała, to esencja znalazłaby z łatwością sposób i lukę. A ta programacja jest cały czas. To znaczy, że to jest po prostu w czystej postaci kontrola mentalna, Tak. bieżąca, reagująca na to, co robi Sylwia w każdej minucie, w każdej sekundzie swojego życia. Dlatego nie może się połączyć ze sobą. Dokładnie. I nie może zrozumieć, jak to jest. Sprawdzimy jeszcze parę punktów i zaraz będziemy pogłębiać te wszystkie kwestie. Czy widać już na ten moment przyczynę ezoteryczną otyłości? Tutaj czuję, jakby to było, wiesz co, szukanie siebie cały czas, jakby wypełnianie się, ale nie sobą. Jakby głód taki nie mentalny, esencjonalny odczuwa. Chce być, nie wiem, pełna. I dlatego to jest takie bardzo no, fizyczne u niej. Próbuje się po prostu fizycznie wypełnić. A czy wypełnia się również tą brudną energią, która otacza w tym białeczku? Tak. Okej. Czy jest przyczyna ezoteryczna problemów z tarczycą? To mi się przychodzi, tu jest info, przychodzi nam, że to jest efekt. Efekt jakby, nie wiem, absorbacji tego wszystkiego, Czyli co jest z zanieczyszczenia. zewnątrz, zanieczyszczenie. Przyczyna ezoteryczna chrapania. To jest powiązane właśnie z tarczycą. Tak nam się pojawia. I jeszcze jeden problem fizyczny, drętwienie prawej dłoni rano. Czy ma swoją przyczynę ezoteryczną? Nie widzę przyczyny ezoterycznej. To może być po prostu reakcja ciała ze względu na tuszę w połączeniu z zanieczyszczeniem być może. Ale wyraźnej przyczyny ezoterycznej nie ma. Nie ma. Problemy finansowe i wpadanie w długi. To jest kontrola mentalna. To mają bardzo ograniczać. Bardzo, na każdej płaszczyźnie. Zawodowo również. Zawodowo również ma podejmować tylko złe decyzje dla niej. Poczucie winy i lęk, kiedy wyda jakieś pieniądze. No, to jest właśnie ta programacja. Bieżąca zresztą. Agresja ze strony, taka psychiczna, ze strony męża i starszej córki, czy ma swoją przyczynę? To są te osoby, które jakby wchodzą do tej niefajnej przestrzeni. Ona jakby jest w tej przestrzeni niżej wibracyjnej i nawet jeżeli te osoby są kochane, są, nie wiem, dobre, w momencie, kiedy one są w jej przestrzeni, jakby zasysają to zanieczyszczenia i powoduje po prostu no, zgrzyty i niefajne sytuacje. To może dopytam jeszcze tutaj, ponieważ powiedziałeś, że przyciąga Sylwia silniejszych ludzi.
Czy może być tak, że rzeczywiście ci silniejsi ludzie podchodzą do niej, a pod wpływem tej przestrzeni stają się despotyczni i bardziej manipulujący, na przykład, albo agresywni? Może tak być, Może tak bo być. tak, bo w tych przestrzeniach też jest, tam jest mnóstwo złości, żalu, agresji, nie wiem, bólu fizycznego, psychicznego, tam są depresje, tam jest wszystko. Wszystko się miesza. To osoba, która nie jest w żaden sposób połączona z Sylwią, kiedy podchodzi do niej, czyli gdzieś tam dotyka jakoś jej przestrzeni, rozmawia z nią, zobacz, jak ją odbiera, jak się czuje w tej przestrzeni. Skąd takie reakcje? Aby podeszła do jej przestrzeni, jakakolwiek osoba, która w taki sposób na nią oddziałuje, musi z nią rezonować. Osoba, która na przykład wibruje wysoko, podchodząc do jej przestrzeni, zareaguje agresywnie. Nie Tylko osoby zareaguje. agresywnie nie zareaguje. Ale osoby, które mniej więcej na tym samym poziomie wibrują, rezonują z nią, będą oddziaływały właśnie w ten sposób na nią. Sylwia też mówi, że bo mieszka na stałe w Niemczech, że tam, gdzie mieszka, wręcz znika. To jest była ostatnio w Polsce, w swoim mieście rodzinnym, i mówi, że tam odzyskała siebie, odzyskuje siebie, czyli czuje się dużo, dużo lepiej. I ma to też związek z relacjami, inni ludzie się pojawili i tak dalej. Skąd to? Dlaczego taka zmiana? Czy mentalna kontrola w Polsce nie działa? Powiem tak, w miejscu, w którym mieszka, widzę to miejsce ciemno bardzo. Ten region. Nie bez powodu tam trafiła. Ale to ma też jakby wzbudzić w niej tęsknotę. Nie wiem, chęć zmiany, ale no, miałoby nie dojść do tej zmiany. Bo co się trzyma tutaj? A miałaby cały czas tęsknić, być nieszczęśliwa, nie wiem, znowu ma jej czegoś brakować i znowu ma się wypełniać. Wiesz, to jest takie koło. Tak, to jak w niej krążyło, ta przestrzeń, tak? Okej, a w Polsce? Teraz ostatnio była w Polsce, mówi, że czuła się bardzo dobrze. No, ja ten region widzę dużo jaśniej niż ten, w którym mieszka, jakby jej wibracje się podniosły. Ona w Polsce czuje się szczęśliwsza po prostu. Czuje się jak u siebie, a tutaj jest jakby doklejona. Okej. Silna nerwica wydaje się być oczywista. Tak. To jeszcze sprawdzimy jedną relację. Relację z matką swoją, którą odbiera jako toksyczną. To widzę jakiś związek karmiczny nierozwiązany jeszcze. Będzie chciała Sylwia posprzątać i to? Tak. Chciałaby. Czy ten związek karmiczny ma jakieś znaczenie dla całego tego obiegu technologiczno-energetycznego? Powiem, że w jakiejś części tak. Zanieczyszczenia, znaczy energia mamy, też jest w tej przestrzeni, więc ma znaczenie, a relacje są bardzo ciężkie. Okej, to za chwilkę wrócimy do mamy, do tej relacji. Ostatnia rzecz, którą sprawdzimy, mąż. Takie poczucie winy, gdyby miała męża opuścić, a jednocześnie tęsknota za partnerem, który by z nią rezonował. Rozumiem, że z którym byłaby szczęśliwsza. Skąd to? Czy ta relacja z mężem jest w jakiś sposób szczególna? Tu mi się pojawia silnie męta, właśnie to wahanie się, jakby lęk, że nie wiesz, a jak trafisz na coś gorszego, a jak to jest zła decyzja, to jest właśnie takie wahanie, taki chaos w głowie. Z drugiej strony, oni są połączeni energetycznie. Nie karmicznie.
niekarmicznie, energetycznie, są uzależnieni od siebie. To jakby to był, wiesz co, nie wiem, nie wiem, silne uzależnienie od narkotyku. Z jest źle, ale bez jest jeszcze gorzej. Okej, okay. Czy obecność męża w jej życiu, w jej przestrzeni ma znaczenie dla całego tego konstruktu jajecznego? No, ma. Jakie? Zazwyczaj uzależnienia, powiedziałaś, jak narkotyk, to duże znaczenie. Jak to przychodzi do mnie, powiem tak bardzo intuicyjnie, jakby uszczelnia to jajko. Nie wiem, jakby buduje warstwę jakąś. Okej. Okay. Przez którą ona też nie potrafi się przebić. No dobrze. Czy zostawiłabyś mnie teraz, Sylwia? Sylwia? Jestem. Jak się czujesz? Jak ogarniasz te wszystkie informacje, które teraz pokazałaś? Trochę mi się układa, ale nie wiem. Ogromny chaos. Chciałabyś, żeby ten chaos był mniejszy? Chciałabym zacząć znowu bardziej czuć niż myśleć. To trzeba przykręcić technologię. Wiesz, jak jest za głośno muzyka, to w świecie fizycznym po prostu się troszkę ten dźwięk ścisza. I tutaj robisz dokładnie to samo. Ściszasz, spowalniasz działanie tej technologii do takiego poziomu, który będzie dla ciebie akceptowalny. Zrobiłaś to? Tak, jest ciszej. Jest ciszej. I takie działanie akceptujesz? Jest przyjemniejsze niż do tej pory, jak było. Trochę przyjemniejsze, ale czy akceptujesz taki stan? Wolałabym, żeby całkiem zniknęło. To zrób tak, żeby było dla ciebie akceptowalne. Co zrobiłaś? Wyłączyłam. Jak się wyłącza radio. I co poczułaś? Robiąc nie to? Nie wiem, jakby rozluźnienie wszystkich mięśni na twarzy. Czyli czujesz. I masz kontakt ze sobą. I wiesz, co akceptujesz, czego nie akceptujesz. Wiesz, co jest dla ciebie dobre i co jest dla ciebie niedobre. Zabrakło jednego. Może w życiu tak jest, że brakuje ci jednego pytania dodatkowego, którego sobie nie zadajesz. Ja teraz je zadałam. Czy to akceptujesz? Rozumiesz? Tak. Okej, okay. I zadziałałaś. Zrobiłaś tak, żeby było dla ciebie dobrze. Rozejrzyj się teraz i powiedz, jak to zmienia twoją subtelną sytuację. Ten jeden ruch, który wykonałaś. Czuję się bardziej pewnie. Czuję się pewniejsza, tak jakbym zaczęła znowu wszystko trzymać we własnych rękach. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To teraz zrobimy spacer po tej przestrzeni, tej jajecznej, tak ją nazywam, żeby było troszkę śmieszniej i nie, żeby nie było tak poważnie. Poszukaj w tej przestrzeni swojej mamy. Jeśli jest. Jest? Gdzie jest twoja mama? Stoi na obrzeżach, nie zbliża się. Co tam robi? Jakie jest jej zadanie w twojej przestrzeni? Czeka na kontakt, tak jakby czeka na, nie wiem, możliwość wtargnięcia. Jakby przebrudzenia. Skąd? Tej przestrzeni. Jak wyczuwa taką możliwość, albo skąd wie, że to jest teraz możliwość? Przyciąga ją. Co konkretnie?
moja frustracja, załóżmy, albo moje nerwy, albo niepewność, albo słabszy dzień psychicznie po prostu. Okej, okay, czyli jak ty się czujesz, im czujesz się gorzej, tym łatwiej jest jej wtargnąć. Tak, tym więcej jej jest. I więcej jej jest. To w jaki sposób jesteście połączone? Mam wrażenie, że ona ma za zadanie jakby... Ona wyczuwa moje nastroje. W momencie, kiedy mam słabszy nastrój, jej zadaniem jest jeszcze jakby mi dokopać. Okej, okay. Rozumiem. Rozumiem, ale wiemy już, że z mamą masz związek karmiczny. To znaczy, że coś was połączyło. Jakaś sytuacja, jakieś przeżycie, jakieś doświadczenie was połączyło. I tego szukamy, kochanie. No, to mi się pokazuje pępowina, narządy rozrodcze. Czujesz to teraz. Skup się na tym. Obejrzyj to. Co sobie przypominasz? Byłyśmy połączone, byłyśmy w jednym brzuchu. Okej, okay. Co jeszcze sobie przypominasz? Byłyśmy bliźniakami. Ona mnie wchłonęła jakby. Była silniejsza. Ja umarłam. Czyli twoje ciało zostało wchłonięte przez jej ciało. Tak. A co się działo, dzieje w tym czasie z tobą? Jako duszą czy esencją? Zostaję do niej przywiązana. Ok, bo czuję, że twoje nie mogę ciało się jest. Oderwać. Aha, tylko jej częścią. To teraz prześleć jej życie, tamto, i zobacz, jak ono wygląda, ale w twoim kontekście, z twojej perspektywy. Ty jako przyklejona dusza do jej żyjącego ciała. Jest wiecznie zła, jakby próbowała rozmawiać ze mną. Ona nazywa to swoją drugą ja. Swoja druga ja. W sumie ja mówię do niej. Rozmawiam z nią. Ona jakby odpowiadała, ale nie mi, tylko sobie. Czyli ty ją czujesz, ty jej odpowiadasz, a ona ciebie czuje, ale tobie nie odpowiada. Ona nie wie, że to ja. Okej. Okej. Jest jakaś blokada, która nie pozwala jej się skontaktować z tobą? Tak. Opowiedz o tej blokadzie. To jest coś w głowie. Ona w ogóle w tym życiu jest odebrana jako psychicznie chora. Zamknięta jest w zakładzie dla psychicznie chorych. Bo cały czas rozmawia ze sobą. Okej. Okay. A tak naprawdę rozmawiała z tobą. Tak. Co chciała tobie powiedzieć? Żebym uciekła z jej głowy. Okej. Okay. A co ty chciałaś jej wtedy powiedzieć? Że chcę odejść, żeby mnie puściła. Którą trzymała ty? Trzymała się, czy ona ciebie? Nawzajem się trzymałyśmy. Okej, okay. Rozumiesz teraz, że ona nie mogła ciebie wygonić, ani ty nie mogłaś wymusić na niej, żeby cię puściła. To wróć tam tego momentu do dziś. Stań naprzeciwko mamy. Pokaż jej to. Pokaż jej też tę technologię, która uniemożliwiła wam porozumienie się. Opowiadam jej wszystko. Mam. Czy teraz twoja mama rozumie cię i słyszy?
Słyszy mnie wyraźniej. Odpowiada ci. Próbuję. Pozwól jej. Wykrzykuje do mnie. Co mówi? Zniszczyłam jej życie. Kolejne. Przeze mnie było jej ciężko. Napsułam jej nerwów. Pokaż jej teraz tę technologię, która dotyczy zarówno jej, jak i ciebie. To przez nią nie możecie się dogadać. No to jakby nie była w stanie zobaczyć tej technologii, tak bardzo na nią oddziaływuje. Tak samo jak na ciebie na początku. Możesz jej powiedzieć, że może to ściszyć, wyłączyć jak radio. Tak samo jak ty. Nic nie mów, teraz tylko jej pokaż, co zrobiłaś. Powiedz, że potem sobie może włączyć. Na razie, na moment niech wyłączy. Pokazałam jej, podgłośniłam, dudni. Jakby ściszyłam, jest cicho. I tak cały czas jej pokazuję, że jest różnica w wibracjach. Ona jakby próbuje naśladować. Zobacz. Rzeczywiście wyciszyła. I Cudownie. Zmieniła jej się całkiem twarz. Cudownie. Pierwszy raz dogadałyście się, dziewczyny. Brawo. Pierwszy raz. Udało wam się porozumieć. Teraz powiedz... Padła na kolana i płacze. Pozwól jej płakać. Powiedz, że ty też chcesz wyjść z jej głowy. I też chcesz, żeby ona nie była w twojej przestrzeni. Powiedz jej, że nie chcesz już być więcej z nią połączona. Że wystarczy. Że cierpiałaś równie mocno. Że obie tutaj cierpiałyście. Pokaż też mamie, kto wam to robi. Komu zależało na tym, żebyście tak się miotały? Nie mogły porozumieć nie tylko ze sobą wzajemnie, ale też każda ze sobą w środku. Kazałam pić. Czy ze swojej... Mówi, że... Tak? Co mówi? Mówi, że ona też ma tego dosyć. Wierzę. Wierzę. Jeśli chce, może naśladować cię w twojej pracy. Mówi, że chętnie. Ty już jesteś krok dalej. Ty wykonałaś z własnej woli, również fizycznie wykonujesz bardzo dużo pracy. Ale to nic nie szkodzi. Dla niej to też jest wszystko dostępne. Teraz jest czas, żeby każda z was oczyściła to, co was zespala i łączy. Oprócz technologii. Ten związek karmiczny, ta energia, te emocje. Dobrze? Zrobię to z tobą i pokazujesz mamie, jak to robisz. Zaczynasz zbierać. Zbierać i wyciągać. Możesz lepić z tego taką kulę, jak lepi się kulę na bałwana. Albo zwija kłębek. I zobacz, w których miejscach najwięcej było tego, co was łączy. Było bardzo dużo w głowie. Najwięcej w głowie. W głowie i w narządach rozrodczych. Tak jakby te pępowiny połączone ze sobą. Później wszystko rozprzestrzeniało się na całe ciało, na klatkę piersiową. Tam harcowały emocje. Ale to już jest na trzecim miejscu. Dobrze. Zwijasz, wyciągasz. Sylwio. Tak, dobrze. Mama robi to samo, naśladuje cię. Tak, mama naśladuje. Dobrze. I teraz trzeba to będzie zneutralizować to wszystko. Pożegnać to.
Na zawsze. Bo żadna z was tego nie chce. Zgadza się? Dokładnie. To teraz jednym palcem po prostu otwierasz drzwi do portalu swojego własnego. Taki neutralizujący, spokojny, cichy. Wszystko, co tam wkładasz, wycisza się i neutralizuje. Przestaje mieć kompletnie znaczenie. Zrób to w taki bardzo teatralny sposób. Palec zamaszyście, otwierasz i wkładasz kłąb tego, co łączy cię z mamą. Wszystko z głowy, z narządów, cała ta pępowina i klatka piersiowa. Mam. Mama też to robi? Tak, mama jeszcze zwija, ale portal ma już otwarty. Świetnie. Wspaniale się dogadujecie. Prawda? Przyjemne to jest. Tak. Jak się czujesz teraz? Po oczyszczeniu jest tego. Lepiej. Jest lepiej, lżej. Chce ci się płakać? Troszeczkę. Okej. Zobacz, jak teraz wygląda pozycja twojej mamy w twojej przestrzeni. Czy coś się zmieniło? Odsunęła się od tej przestrzeni, jakby nie miała ochoty w nią wchodzić. Mówi, że nie czuje się dobrze w tej przestrzeni. Okej. Powiedz jej, że ma swoją własną, w której też dobrze by było zrobić porządek. Tak jak ty robisz porządek w swojej. Tylko, że ona się trochę boi, bo jest tam sama. Nie jest jeszcze tak bardzo pewna siebie, ale mówi, że popracuje nad tym. Pozwolisz mamie obserwować cię przy pracy dalszej? Tak. Ale gdybym powiedziała, że mama, wypuść mamę, mogłaby już odejść? Mogłaby. Ona nie stoi w mojej przestrzeni, stoi w swojej. Super, czyli nic was już nie łączy. Związek karmiczny oczyszczony. Tak, bo wyszła. Mówi, że nie chce stać w mojej. Dobra. Super, bardzo dobrze. To teraz zobacz, co zmieniło się w twojej przestrzeni, kiedy to oczyściłaś. To jakby zrobiło się jaśniej, przejrzyściej, mniej ciężko. Mogę oddychać. Dobrze. A może wypróbujemy teraz to urządzenie. Zobaczymy, czy działa tak samo, czy inaczej niż teraz po tej pracy. Próbujemy? Jakoś nie chciałabym już go wypróbowywać. Ale będziemy wiedziały, na czym ono, skąd pobiera energię, na czym, co uruchamia te technologie. To też jest ważna informacja. To też daje ci więcej świadomości i wiedzy, informacji o sobie samej. Włączysz, wyłączysz, zobaczysz. Ale uważnie bardzo. Czujesz, co się dzieje w tobie i wokół ciebie. Powolutku włączasz i wyłączasz. Co się stało? W momencie, kiedy podgłośniłam, rozpoczęło się drganie na poziomie korpusu, aż do głowy. I razem z moim korpusem i głową zaczęła drgać cała przestrzeń. Jakby zaczęła wprawiać się w ruch taki cząsteczkowy. Jakby wszystko zaczęło wibrować dookoła mnie. To jest ta nerwowość, tak? Tak. Czy ona jest taka sama, czy jest mniejsza? Teraz, po oczyszczeniu tego związku z mamą. Jest mniejsza. Czyli ten związek z mamą miał bardzo duże znaczenie. Dlatego. Okej. Zobacz, jaka wartościowa informacja. Zobaczymy teraz kolejną rzecz, a właściwie nie rzecz, tylko osobę. Poszukaj męża. Czy jest w twojej przestrzeni? Jest. Jak go widzisz?
jakby był osnuty takim ciemnym, ciemną zasłoną, ale taką przejrzystą, takim wualem ciemnym. Na czym polega to uzależnienie? To, że jesteście jak narkotyk dla siebie wzajemnie. Nie wiem, trudno mi to wytłumaczyć tak jednoznacznie. Ja to widzę całego jego, jak przyciąga. Jak przyciągam go. To tylko flapsik, piesek Eli. Chyba się za nią stęsknił. Dobrze, zostaw mnie z Elą. Elu, rozłącz się. Jest. Flapsik już się stęsknił. No, za, chyba za jakaś długo ważna informacja miała być albo coś. Okej, okay, no to sobie obejrzymy to dokładnie twoimi oczami, ale razem z Sylwią pracujesz. Chodzi o ten narkotyk. To bardzo jest interesujące. Ich energie są bardzo wymieszane. Tak jakby powypełniali się na pół sobą. Tak jakby część energii była w nim, jej i jego w niej. Okej. Okay. Jej w nim i jego w niej. O, tak chciałam powiedzieć. Okej. Okay. Gdzie jest ten... Dlatego nie mogą się odsunąć od siebie za bardzo. Okej, okay, okej, okay, w porządku. Zobacz, w jakich do przeszłości i w jakich momentach dochodziło do takiego mieszania energetycznego. A tu mi się pojawia stosunek płciowy. To jakby, nie wiem, łączenie się, druga połówka, yin-yang, albo, nie wiem, wymienianie się energią, dopełnianie się. Okej, okay, w porządku, ale to, że ktoś uprawia seks, nie oznacza, że zaraz będzie się mieszał... Ale ta intencja, mam na myśli. Okej. Okay. Jakby intencja powstawała. Zobacz, gdzie ta intencja w Sylwii powstaje, w jaki sposób powstaje. Czy to jest technologia, czy to są jej przekonania, czy to jest jej esencja, co to jest? To jest program. Okej. Okay. Mentalny. Mentalny. Mąż ma taki sam? Ma podobny. Ma podobny, okej. Okay. Zapytaj Sylwii, czy to chciałaby oczyścić. Zmienić ten program. Mówi, że nie chce tego programu. Chce czuć się wolna i niezależna. Niech zapyta męża, czy też chce. Mówi, że jemu jest obojętne. Okej, ale jej energii nie będzie nosił w sobie, ponieważ Sylwia już nie zostawi swojej energii poza sobą nigdzie. Ani też nie pozwoli na zanieczyszczanie się cudzą energią. Więc na ten yin-yang to już koniec. Okej. Dla niego jest wszystko jedno? Mówi, zrobisz jak zechcesz. No oczywiście, że tak. Akceptuję, on akceptuje to. Dobra, no to Sylwia teraz wyciąga całą energię, która należy do męża i znowu do portalu. Po prostu. On jakby się otrząsnął. Dobrze, to znaczy, że dobrze mu to zrobiło na jego świadomość? Dobrze mu to zrobiło, tak. Tak jakby się otrząsnął, jakby ktoś wyciągnął z niego coś nie jego. Jasne. Czy przez to, że Sylwia nosiła w sobie jego energię, miało to na niego jakiś wpływ? Działało to jakoś na niego? Tak, tak jakby wkurzało go to, bo on czuł jakąś obcą energię w niej. Nie umiał tego sklasyfikować. Tak jakby denerwowało go to, że czuje inną energię, oprócz tego ciągnęło jego do niej. Okej, okay, czuł energię gada, humanoidów, ale też mamy na przykład. Też. Okay. Czuł męską swoją energię, taką, znaczy męską. Swoją po prostu, ale zmienioną i nie wiem, zanieczyszczoną. Cały czas jest mu wszystko jedno? Już nie tak bardzo. Okej, okay. To niech też... Nie, to Sylwia usunie swoją energię z niego.
Po prostu i też ją do portalu wkłada. Znaczy jego energię z siebie, tak? Jego energię z siebie już wyciągnęła, teraz swoją energię z niego. Okej. Gotowe? Gotowe. Jaki efekt? Obydwoje czują się lżej. Czują się tacy bardziej, nie wiem, ocknęli się jakby. Dobrze. Ale odsunęli się też. Mąż jest cały czas w przestrzeni, w ramach przestrzeni, cały czas osnuty jest czymś? Jeszcze tak, ale to już nie jest jej. To jest jeszcze to, co jest w jej przestrzeni, co zanieczyszcza ich oboje. Ale to nie należy już do niego, ani do niej, tylko to jest od osób pośrednich. Okej. No to wszystko, co od osób pośrednich, Sylwia też zbiera i do portalu. Już czas na sprzątanie. Takie generalne porządki. I również mąż, jak ma ochotę, to też może zrobić to samo. Za chwilę nie będzie mógł być w jej przestrzeni. Więc może skorzystać z tej wspaniałej sytuacji i zainspirować się. Zebrała. Wszystko? Wszystko. Całe to białko. Cały ten brud. Nic nie jest jej. Do portalu. Jest. Jak teraz ta skorupka okalająca, do której poprzyklejani byli ludzie? Nie widzę tego jako skorupy. W sumie zaciera się. Okej. Co robią ludzie, którzy tam byli poprzyklejani? A to jakby się odwracają. To jakby nie mieli interesu żadnego w tym, aby tam zostać. No to idą do siebie. Jakby jeden po drugim po prostu odklejał się. Odwracał się i odchodził. Dobrze. A Sylwia? Jak to na nią działa? Tak, miała więcej otuchy, więcej przestrzeni, więcej, nie wiem, miejsca dla siebie. Jak z kontaktem z nią samą teraz? Nie jest zakłócony. Nic ją nie rozprasza, nic ją, nie wiem, jest mocniejszy po prostu. Może miałaby ochotę zadać pytanie samej sobie teraz, jakieś bardzo ważne dla niej. Takie na odpowiedź, na którego odpowiedź czekała bardzo długo i szukała tej odpowiedzi. Czym jest źródło? I niech posłucha teraz. Mówi, ja jestem źródłem. Niewyczerpalnym, czystym. Jedynym ciepłym, bezpiecznym. Jak wygląda źródło? Źródło jest nieograniczone. Źródło, ona jako źródło jest niepojęta, mówi. Jest nieopisywalna. Kto stworzył to źródło? Czy ją? Na poziomie esencjonalnym nie ma czegoś takiego jak stworzenie. To jest przywara ziemska po prostu, aby definiować, że coś ma początek i koniec. Tutaj nie ma ani początku, ani końca. Jak można skorzystać w życiu fizycznym, bo to tutaj najbardziej zmaga się Sylwia z tego, że jakby z tego faktu, że sama jest źródłem. Co mówi jej esencja, jej źródło, czyli ona? Ona mówi, że najważniejsze jest znaleźć w sobie spokój. Nie jest to łatwe ćwiczenie na samym początku. Dla osoby, która zmagała się z nerwowością.
ale to jest tylko ograniczenie umysłu. Mhm. Okay. To jest po prostu czucie. To jest czucie. Mhm. Czy teraz łatwiej jest jej czuć? Wie, jak to się robi? Czuć to nie, to znaczy nie koncentrowanie się. Mhm. Tylko puszczenie i czucie po prostu. Bez myślenia. Mhm. To jeszcze jedno pytanie ode mnie. Jak czuje? Jaki jest kolejny krok w jej pracy? Chcę nauczyć ciało fizyczne. Swoje ciało fizyczne. Czucia, czyli ciepła. Swojego własnego. To już po sesji, ale jeszcze w ramach tej pracy, w trakcie sesji, jaki jest kolejny krok? Jak czuję? Chcę zostać w przestrzeni sama. Mhm. Chcę pozbyć się tych wszystkich bytów, które jakby roszczą sobie prawo do przebywania w jej przestrzeni. Roszczą sobie prawo do przebywania w jej przestrzeni z jakiegoś powodu. Nic nie wydarza się bez powodu. Gdzieś jest coś, co im pozwala na to, żeby tu być. Warto to znaleźć. Mhm. Ona mówi, wiem, co to jest. Już szukałam tego. Mhm. Ale nie dokopałam się do samego dna. Mhm. Czy jest gotowa na samo dno? Jest gotowa. Mhm. Chcę to zrobić z przeszłości, czy tu i teraz? W tym skupieniu, w którym jest. Cudownie. To odkleja kolejne warstwy. Otwiera, odkopuje. I mówi, co robi. Coś, co jest najbardziej zewnętrzne i potem głębiej i głębiej, aż do samego dna. Ona mówi, czuje się, jakby otwierała samą siebie. Jakby czytała swoją własną książkę o sobie samej. A to jakby każda stronica to było coś, co pozwoliło na to, że te byty przy niej są. Jakby każda stronica to taki jakiś mały program, który jakby zezwala na to, aby oni tutaj byli. Mhm. Ale w samym środku jest jeden, mówi jeden mały wyraz w tej całej grubej książce. To dojdziemy do tego wyrazu, ale dobrze by było uświadomić sobie każdą z tych warstw, czyli każdy z tych poziomów podpięcia. Czyli ten najbardziej zewnętrzny. Odczytuję. Łatwowierność. Jakby poleganie na kimś. Tu się pojawia kolejna jakby strona ciekawość. Szukanie. Poszukiwanie. Rezygnacja. Przynależność. Brak. Przemieszczanie się. Tu pojawia się jeszcze jakby obowiązek, pomoc, jakby rozdzielenie, tęsknota, zapomnienie. A pod zapomnieniem samym zapomnieniem. To już jest ten jeden wyraz, ten najgłębszy? Właśnie pod tym zapomnieniem jest jeszcze coś. Dobrze, zostawimy to sobie jeszcze na chwilę. Rozumiem, że są to programy. Mhm. Ale te programy mają jakieś swoje uzasadnienie. Są, ponieważ są z jakiegoś powodu. I na przykład, dlaczego akurat
łatwowierność i poleganie na kimś. Jest zaabsorbowane przez Sylwię i działa na nią. Sama niech odpowie. Ma ufać bezgranicznie. Ma ufać bezgranicznie. Polegać na innych, a nie słuchać siebie. Mają to jakby odtrącić od samej siebie. To po prostu program. Już wie, jak wyłącza się technologię. Okej. To wyłącza go. Następny. Ciekawość, szukanie. Właśnie zwracanie się na zewnątrz. Cały czas zwracanie się na zewnątrz. Poszukiwanie prawdy, poszukiwanie siebie, ale nie wewnątrz siebie. Tylko zadając pytania. Ten program też wyłącza. Rezygnacja. Z czego miała zrezygnować? Z siebie. Przede wszystkim z siebie. Na rzecz innych. Czyli... aby znów nie skierować się do wewnątrz. Nie myśleć o sobie. Zapomnieć o sobie. A przede wszystkim na czyją rzecz miała zrezygnować? Z siebie. Na rzecz bytów. Ponieważ nie chce już, żeby one tutaj były, to ten program też warto by było wyłączyć. Ma. Przynależność. Do kogo miała przynależeć? Do nich. Ale czuć się też połączona z innymi istotami. To jakby nierozerwalnie, karmicznie, energetycznie. To z ludźmi już poradziła sobie, oczyszczając śmieci. Rozumiem, że z nimi już nie chce być przynależna i wspólna. To ten program też wyłącza. Brak. Czego jej brak? Można powiedzieć, że brak jej siebie, brak jej prawdy, brak jej wszystkiego. Bo nie czuję siebie. Ale teraz czuję siebie? To teraz tak, ale nie czuła może w ten sposób. To niech siebie obejrzy teraz. Bardzo dokładnie zobaczy i sprawdzi, czy czegoś jej brakuje. Czy odczuwa gdzieś lukę, dziurkę. Mówi, że tak, jest jeszcze coś, co zostało poza nią, ale nie w innych osobach. Coś poza jej przestrzenią. Coś pozostawiała, wędrując. Okej, to wtedy, kiedy przemieszczała się, czyli dlatego połączone jest z przemieszczaniem się. To teraz właśnie takim czuciem sprawdzi jakąś najbliższą cząsteczkę, którą zostawiła. Gdzie zostawiła? Co zostawiła? Co się z nią dzieje? Ona przyczepia się jakby do innych. To widzę tą jej cząsteczkę jakby na innej esencji. I jak to działa na Sylwię? No właśnie, ona nie czuje się ani sobą, ani... nie czuje się sobą po prostu. I ona wie, że wędruje i tak jakby nie czuła swojego miejsca. No bo... tęskni za czymś. To już wie za czym. Może teraz jednocześnie, hurtowo, wszystkie te cząsteczki, które pozostawiała poza sobą, po prostu zebrać i do portalu. Wszystkie, nie zostawia niczego. Bo to poczucie przemieszczania się, poszukiwanie siebie nie skończy się. I ta tęsknota. No. Świetnie. Obowiązek i pomoc. Skąd to się wzięło? Obowiązek jakby tkwienia w tym, w czym jest. A pomoc to jakby to jest też jakby powiązane z przywiązaniem się. To jest taki przymus, nie wiem, oddawania siebie. Jakby poświęcania siebie komuś albo czemuś.
Wobec kogo się zobowiązała do tego poświęcania się? Wobec nich. Bytów. Tak. Czyli rozumiem, że mamy kolejny punkt tej umowy, którą mają. Dokładnie. Dobrze. Jeżeli już nie jest to dla niej aktualne, to też to wyłącza. Wyłączyła. Rozdzielenie, tęsknota, zapomnienie. No właśnie, to rozdzielenie to była ta cząsteczka. Ta tęsknota. Ta Jakby tęsknota. zapomnienie, gdzie była, czym była, tą pełnią taką. Okej, czyli to już zrobiła. Dokładnie. I teraz ta najważniejsza rzecz, ten jeden wyraz, który jest najgłębiej. To jakby tam było, pozwalam i akceptuję. To ciekawe, jakiś czas temu w sesji zapytałam ją, czy akceptuje. Właśnie, akceptuję. Czy teraz akceptuje swoją sytuację w tym momencie? Nie tą, w której się obecnie znajduje. Tego nie akceptuję. To, czego nie akceptuje, na trzy anuluje, usunie, dezaktywuje, porwie, zniszczy, unieważni. Gotowa jest na to? Policzę do trzech. Nie koncentruje się, tylko ogarnia to czuciem, tak jak się nauczyła. Swobodnie, spokojnie. Wszystko sama sobie powie i pokaże. Na dwa, jeśli jest gotowa. Na trzy, anuluje. Rozbłysnęła się. Co anulowała? Co zlikwidowała ze swojej przestrzeni? Wszystko zlikwidowała. Wszystko, co w niej było, nie jej. A nie ma już bytów, nie ma programów, nie ma umów, nie ma innych ludzi, nie ma żółteczek, białeczek i skóreczek. Implantów? Implancików też już nie ma. Jak wygląda taka czysta, piękna Sylwia? Bardzo jasna, taka radosna, żywa, ale spokojna. Chciałaby wypróbować, jak to jest być w ciele fizycznym, w takiej... Już nie może doczekać. Dobrze. To niech to zrobi. Po swojemu, tak jak dla niej jest akceptowalnie. Tak jak, czyli tak jak chce. Ona się tak zatopiła w sobie, w swoim ciele fizycznym. Tak równomiernie. Koncentruje się bardzo na razie na klatce piersiowej, na swoim domu, mówi. W ciele fizycznym. I rozprzestrzenia się na klatkę piersiową, na brzuch i narządy rozrodcze, na głowę bardzo. Tam dba bardzo o głowę. Zobacz, jak reaguje ciało fizyczne Elu. Wiesz co, uśmiecha się. Tak jakby mrowienie miała. Ale też odczuwa takie przyjemne ciepło. Przyjemne ciepło. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. To teraz też sama sobie zadaję pytanie, w jaki sposób zmieni to jej życie na teraz i na przyszłość, życie fizyczne. Ona mówi, że będzie bardziej żywe to jej życie. Będzie pełne ekspresji. Takie nieoczekiwane i nieplanowane. Takie entuzjastyczne, spontaniczne, wesołe. Bo zawsze tego chciała, mówi. Jak się teraz czuje w Niemczech, tu gdzie mieszka? Mówi, że miejsce takie jak inne, ale zmieniłaby na inne. Okej, ale pomimo tego, że to jest taki ciemny region, jak to nazwała? Ona powiedziała, każdą ciemność można rozjaśnić. Ciemność przyciąga ciemność, mówi. Okej. Jeżeli jest się jasnym, ciemność nie sprawia nie problemu. Dokucza. Okej. Czy chciałaby zadbać o swój dom, w którym mieszka obecnie? Tak. To robi jest to. Jest parę brudów. Robi to po swojemu, tak jak lubi, tak jak akceptuje.
Rozbłyska się w każdym pomieszczeniu. Dobrze. Zawodowo, niech zobaczy teraz. No, pełna ekspresja. Bo ma tutaj plany, Sylwia opowiadała no, mi. No, widzę, że są zmiany. Już się kroją, planują i to będą dobre zmiany. Dla niej, ale na nowych warunkach już, bo zrobi to troszeczkę inaczej. Okej, super, super. Czyli bez tej misji pomagania innym i zobowiązania się. Nie, będzie miała inne pomysły. I teraz rozumie, co to znaczy. Nie tylko teoretycznie. Dokładnie. Czuje to? Czuję. No dobra, to jeszcze tego z mężem relacje niech zobaczy. Tu mamy informację, że się uspokoją. W spokoju deklarują się. Okej. Wyklarują się. W spokoju łatwiej jest podjąć różne decyzje. Dokładnie. Czy są uzależnieni od siebie? Czy są dla Nie siebie są uzależnieni właśnie, dlatego jeżeli podejmą jakąś decyzję, to będzie decyzja po prostu ich obojga. Okej. Zostać albo odejść. To już jest, będzie łatwiej, nie wiem, do tego im dojść. Jasne, my nie wróżymy i nie podpowiadamy. Nie to podpowiadamy. To jest po ich stronie. To jest ich decyzja. Jasne, a z córcią? Czy ta relacja się troszkę zmieni, poprawi? Córcia z daleka się przyglądała. Od mamy strony, znaczy Sylwia będzie inaczej patrzała na córcię teraz. Córcia musi, będzie też czerpała inspirację z niej, ale musi pewne rzeczy przerobić sama. Jasne, ale spokojna mama, pełna ekspresji i Dokładnie. spełniona życiowo Dokładnie. I zawodowo. Jest inspiracją. Jest inspiracją. Po prostu, do tak jest, super. No właśnie, powiedziałaś słowo mama, więc jeszcze tę relację z mamą. Niech Sylwia zobaczy, oceni po swojemu. Mama jakby odsunęła się. Nie ma już jakby tego haczyka, który powodował, że iskrzyło, jakby się cały czas, nie wiem, miały na siebie rzucić, tak? No wiadomo. Tego już nie ma, więc będzie spokojniej. Może być tak, że przez jakiś czas po prostu nie będą się do siebie odzywały, ale to jest po prostu niezależność, niemus, tak? Wreszcie pobyć sobie tak bez... W swojej przestrzeni. Tak, w swojej przestrzeni. Dla każdego będzie to dobre. A czy sobie chciałaby na koniec coś powiedzieć, Sylwia? Tak, powiedziałam mam to, w sensie mam to. Jestem źródłem. Pamiętam, że ja jestem źródłem, niewyczerpanym, czystym źródłem. Więc jak będą pytania na poziomie fizycznym? Do źródła. Będzie wiedziała, jak to zrobić, już teraz będzie rozumiała? Nauczy się. Jest w procesie. Dobrze, super. Czy jest gotowa, żebyśmy sobie poszły? Czy możemy zamknąć sesję? Tak, ale mówi jeszcze na spokojnie. Wszystko w spokoju. Dodaje jeszcze na sam koniec i jest gotowa na zamknięcie sesji. Dobrze, to zamykamy sesję w takim razie. Wychodzisz, Elu, z przestrzeni Sylwii. Rozłącz się z nią ze wszystkimi, ze wszystkim. Idziesz do siebie, czyli do swojego źródła. Którym jesteś cały czas zresztą. Ale teraz po prostu koncentrujesz, albo się nie koncentrujesz na sobie, jesteś w sobie. Doenergetyzuj swoje ciało fizyczne. Możesz zrobić jakąś niespodziankę dla siebie, coś fajnego, coś, co dla ciebie będzie bardzo przyjemne i będzie nagrodą za tę wspaniałą pracę. To oczywiście na jeden. Na dwa. Twoje ciało fizyczne odebrało nagrodę i z taką radością i szczęściem, siłą, mocą, zdrowiem zaczyna się budzić. Staje się lekkie, leciusieńkie, już absolutnie gotowe do powrotu. Budzisz się. Na trzy wracasz. Możesz otworzyć oczy. Odebrałam swoją nagrodę. Brawo!
Sylwio. Sylwia chyba Sylwia. śpi. Sylwia chyba śpi. Tak się uspokoiła. Ojej. Ale ja, przepraszam. Ale to bardzo dobry znak, Bardzo kochana, dobry że znak. zasnęłaś. Tak się uspokoiłaś, taką robotę zrobiłaś wspaniałą, żebyś ty widziała. Tak? Mhm. Co tam za, przepraszam, to nagrywasz? Nagrywam teraz znowu, no. Więc nie możesz przeklinać. Co, Jak ja się ci coś powiem. czujesz? No wiesz, no spałam, dobrze, że tak dzwoniłaś. Ale powiem ci tak, i to mówię do kochanej Luni, że to, co było na początku, to to było. Tylko to mnie tak dobiło, że tak było wtedy. To do jeszcze jak nie zasnęłam. To, co Ela zobaczyłaś, w sensie odczuwania na planie fizycznym. Ela, ty rozumiesz, co ja mówię? Tak, tak, Tak? tak, tak, słucham. No, na planie fizycznym to co odczuwałaś, to aż mnie szoknęło, że ty, byłam zszokowana, że ty to zobaczyłaś rzeczywiście w jakiejś takiej postaci, wiesz, dla mnie już matematycznej, tak jakoś to odbierałam. Kiedyś ja tylko napisałam ci, jak oglądałam twoje sesje, a tam, żeby pognać te byty czy coś tam, ale ty tak dowaliłaś tym bytom. A ja, żeby tak delikatnie, a czemu nie? Nawet z nimi nie gadałam dzisiaj. Jeżeli muszę sobie to obejrzeć, kurde, gdzie się działo. Słuchaj, całą pracę wykonałaś ty, jakby z twojej pozycji. Nie było nawet pół zdania, pół słowa z bytami. Nie było to w ogóle potrzebne. Ale pracę zrobiłaś świetną, więc bardzo, bardzo ci gratuluję. Prześlę ci ją, więc sobie ją obejrzysz, wrócisz. Zapytam cię, zaraz już cię puszczamy. Powiedz tylko, czy chcesz publikować sesję? Oczywiście po obróbce, żeby nie było tak, że Był. tutaj ten. Czy nie chcesz Nie, żeby tak publikować? było. Wiesz co, tak, ja oglądam, więc niech komuś też posłuży. Chociaż nie wiem, co tam było. Super Nie było, pomóż. naprawdę było super. Naprawdę Jeju, było jak tam, super. jeju, to naprawdę dziewczyny. Wiesz, zasnęłam i tak po To prostu, super wiesz. znak. Ty się tak uspokoiłaś po tym chaosie, który był na początku, potem Bo po był. prostu taka cudowna cisza i ty zasnęłaś po Tak. prostu. Zasnęłaś. To super pokazałaś, jak wspaniale od razu na poziomie fizycznym odebrało to twoje ciało, ten spokój. Wyłączenie tej kontroli mentalnej i uspokojenie ciała fizycznego. Cudnie, cudnie. No. No dobra, wyłączam nagrywanie. Rozumiem, że buzię zasłaniamy, czy nie? Zasłaniamy. Okej. Bardzo dziękuję. Żegnam się, Jeden z żegnamy plus. się Ja tu, też. ale zostańcie jeszcze.